Witam na muzycznym podsumowaniu roku 2023 roku z wyjątkowego miejsca, bo z Kinogramu, najlepszego kina w Polsce. No i mam tutaj ze sobą razem wspaniałych dziennikarzy muzycznych. Jestem zaszczycony i wdzięczny, że mogę się z nimi spotkać. Po mojej lewej stronie wspaniała dziennikarka muzyczna, prowadząca stonowanie w audycji, audycja stonowanie w Radiu 357, prowadząca koncerty, m.in. Scena 357, Męskie Granie oraz Inside Seaside. Wspaniała Ola Budka. Dzień dobry. No i po mojej prawej stronie mężczyzna, Kamil, który zna ukryte pragnienia większości artystów w Polsce. Możecie audycję Ukryte Pragnienia usłyszeć w TOG FM. Między słowami to jego... Nie, w Tuba FM, przepraszam. Ukryte pragnienia w Tuba FM, a w TOG FM między słowami. Kamil Wróblewski. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Może cześć. Cześć. Dobrze, tak. Że jesteście. No, jestem cieszę Kamil. Się, że was widzę. Ja też cieszę się, że was widzę i cieszę się, że tą oficjalną stronę mam ze sobą, bo powiem wam, że zastanawiałem się, tak jak właśnie pomyliłem, TOG FM z Tubą FM, a w sumie... Ja mam w ogóle tytuły filmowe swoich programów. A, no właśnie. Bo Ukryte pragnienia to jest Bernardo Bertolucci, a z kolei Między słowami to Sofia Coppola, więc... Tak. Ale to nie są audycje filmowe, tylko są audycje muzyczne. No, dokładnie tak. Ale dobrze powiedziałem wszystko? Tak, stonowanie w Radiu 357. Dokładnie, w każdą niedzielę, tak od 11. Jest. Niedzielne granie od 11 do 13. Dokładnie. A Między słowami w sobotę o 20 w TOG FM. A premierowy music o każdej porze. O każdej porze dnia i nocy. Dzień w dzień. 2-4 na dobę. Tak, słuchajcie, no spotkaliśmy się, żeby podsumować ten rok 2023, który, jak się okazuje, był bardzo obfity w dobrą muzykę, bo tyle, ile tutaj mamy płyt, a to są nie wszystkie płyty, które mamy fizycznie, wydarzyły się w tym roku. I dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o 8 albo 9 kategoriach. Zobaczymy, jak się wyrobimy, ale planowane jest 9 kategorii, wyjątkowych kategorii, bo album roku, niedoceniony album roku, piosenka roku, artysta roku, zagraniczny album roku, piosenka filmowa roku, co jeszcze? Zaskoczenie roku, wydarzenie roku oraz ostatnie... Piosenka roku, debiut roku był? Debiut roku, dokładnie to tak. Bardzo ważna debiut kategoria. Roku, bardzo ważna kategoria, więc wszystkie te kategorie pojawią się tutaj i wpadliśmy na taki pomysł, że każdy z nas przedstawi swoje najlepsze wybory tego roku. Wyróżni artystów, którzy zrobili coś według nas najlepszego. No i co, słuchajcie? Znaczy, ja od razu zaznaczę, ja się będę buntował. Okej, i to już mówię na samym początku. Ja owszem, wyróżnię te swoje płyty, ale będę się starał poruszyć jak najwięcej tych płyt, żeby wspomnieć o jak największej ilości tytułów, więc ja mam w ogóle 50 tytułów. To jest niemożliwe, żeby wyróżnić jedną płytę, bo to jest tak, że bardzo często zadaje się nam pytanie, twoja ulubiona płyta, bo jako dziennikarz muzyczny mamy tę odpowiedź w kieszeni. Otóż nie, to jest niemożliwe, żeby wyróżnić jedną, jedyną płytę, której słuchamy od 30-20 lat, tak jak i w podsumowaniu danego roku, dlaczego wybieramy akurat tę, a nie inną. O co chodzi w ogóle? Jak to jest możliwe, żeby coś takiego wybrać? Ale mam jeszcze jedno do was pytanie na początek. Czym się kierowaliście? Czy gustem swoim, czy jednak wznieśliście się na wyżyny obiektywizmu? Moje płyty, te topki moje, to są, myślę, z jednej strony bardzo mocne i silne duchowe i emocjonalne uniesienia. Coś, co mnie w jakiś sposób też bardzo dotknęło, a z drugiej strony są to też płyty, które uważam, że są ważne, uważam, że są jakieś, tak? I jest tutaj też taka jedna płyta. Ale są z twojej bajki? Nie zawsze, bo to ja w ogóle uważam, że w tym roku rządziły kobiety. To jest rok kobiet przede wszystkim. To nie żadne tam podlizywanie się, ale naprawdę uważam, że to jest rok kobiet. Uważam, że mega ważne płyty. Są autorstwa kobiet. Więc oczywiście są to też, one poruszają jakieś wątki, tematy, które, z którymi mi ciężko się jakoś identyfikować. Ja mogę się z nimi zgadzać, mogę je wspierać, ale one nie dotyczą bezpośrednio mnie. Ja z kolei myślałam, że pójdę swoim tropem, stonowanym, niedzielnym graniem, melancholią i rozmytymi gitarami. I gdy zabrałam te wszystkie płyty, to okazuje się, że ja tu dam czadu i będzie też rock and roll, więc jestem bardzo ciekawa waszych, ale też nie mogę doczekać się, kiedy podzielę się tymi swoimi. No, ja jestem bardzo ciekaw. A ja w ogóle odpowiem na twoje pytanie. Ja w tym roku postanowiłem na coś, co wywołało we mnie takie poczucie nowości, świeżości, coś, co mnie zaskoczyło. Artystów, których tutaj dzisiaj wymienię, pokazali, że potrafią coś nowego, że potrafią pokazać swoją nową stronę. I tych artystów w tym roku chcę wyróżnić. Za tą świeżość, nowość.
Słuchajcie, to chyba jedziemy. Jedziemy z tym. Zaczynamy? To tak. Pierwsza kategoria, już. Dobra, to pierwsza kategoria, kto wybiera? No ja mogę, bo dobra, ja mam swoją kolejność. Dobra. Album roku. O, to daje gumnie. Tak? Tak? No to proszę. Dobra, Ola, zaczynaj. Bądź najcięższa kategoria. Coś, co przysparzało mi dużo kłopotów i spędzało sen z powiek, no bo która płyta ma być tą płytą roku? Więc wymienię kilka. Belly of the Whale, Smolik, Kev Fox, kolejna znakomita płyta tego duetu, Andrzej Smolik na światowym poziomie, Kev Fox nie gorszy. Świetny, przepiękny utwór, który wieńczy tę płytę, czyli Horses. Piękny. Vito Bambino, wiem, że dla wielu to jest płyta roku. To nie jest moja topka, jeśli mogę tak powiedzieć, ale na pewno trzeba go wyróżnić. Trzeba też podkreślić, że duet Kwiat Jabłoni wydał nową płytę. Oni są w trasie, w halowej trasie. Dzisiaj chyba kończą tę trasę na warszawskim Torwarze. Tak. Tak jest. Płyta, którą pokazują, że się bardzo rozwinęli i zerwali z wizerunkiem grzecznego duetu i grzecznej muzyki tylko dla młodych osób. Bo gdy widzę przekrój wiekowy na ich koncertach, to wiem, że to jest muzyka dla wszystkich, nie tylko dla tych najmłodszych słuchaczy. Ciekawe bardzo, co powiedziałeś. Cortez? Warto podkreślić i trzeba to podkreślić, że Cortez wrócił. Ale jeśli mam wymienić jedną i wskazać tę najważniejszą, to jest to ta płyta. Czy płyta z tak ascetyczną okładką może być płytą roku? Tak, jeśli w środku jest ta muzyka, muzyka napisana przez Fismola. Fismol wrócił po 10 latach od debiutu. On debiutował mając 19 lat, dziś ma 29 i 7 lat milczał, bo to jest płyta po takiej właśnie 7-letniej przerwie. I napisał płytę po polsku po raz pierwszy. Szalenie ascetyczna, tak jak i ta okładka. Melancholijna, bardzo powściągliwa. Bardzo oszczędna w instrumentarium, ale to nie znaczy, że czegoś jej brakuje, no bo o to chodzi, że Fismol w naszej rozmowie przyznał, że on odejmował, a nie dokładał, że chciał zachować taki bardzo intymny charakter. I ja lubię myśleć o tej płycie, że ona jest głośna swoją intymnością, że ona zaraża tym nastrojem domowym, takim wsobnym. Fismol zaprasza nas do swojego świata, ale jednocześnie otwiera nasze światy. Pomiędzy. To jest tytuł tej płyty. Myślałam, że odnosi się do tego, że Fismol za chwilę przekroczy tę magiczną linię 30. Ja już przekroczyłam, otóż to okazuje się, że nic się nie zmieniło i nic się takiego nie wydarzyło. Ale nie, okazuje się, że pomiędzy to jest też określenie jego natury, że on jest intymny, cichy, tworzy taką muzykę, gdzieś jest w tym swoim studiu, w tym swoim świecie, ale jednocześnie uwielbia wyjść na miasto, zaszaleć i jest po prostu zwierzęciem, tak? Więc bardzo polecam wam i wam tę płytę. Jest tu utwór Kokarda, gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla ciebie i dla mnie. To fragment tego utworu i to jest piosenka o tym, jak odnaleźć swój związek z tą drugą osobą, ale też ze sobą, w tym szalenie pędzącym, rozpędzonym świecie Fismol pomiędzy. Moja płyta roku. Świetnie, że go wymieniłeś. Polecam tutaj. Ola Budka. Tak, w ogóle jak się zasłuchaliśmy, Kamil, no. Tak zerkałem na ciebie, jak po prostu siedzieliśmy jak w szkole. No, tak, no, tak. Tak patrzyliśmy tylko. No pięknie. W ogóle bardzo, bardzo dobrze to opisałaś i bardzo mi się to podoba. Wcześniej o tym powiedziałaś, czy będziesz się kierowała wybierając tę płytę. Kiedy o niej powiedziałaś, kiedy mówiłaś o niej w ten sposób, to poczułem to, że to właśnie o to chodziło. I cieszę się, że ta płyta akurat została tutaj wymieniona, bo faktycznie zasługuje na to, żeby mówić o niej głośno. Tak. Bo to, co jak zaczęłaś, czy ta okładka może być okładką płyty roku? Pewnie dla wielu nie. Bo nie krzyczy. Dokładnie. Bo może zginąć na półce, no ale co z tego? Dokładnie tak. Piękne wybory. Kamil? U mnie jest akurat tak, że jest w ogóle ciekawostka, ponieważ bardzo jest jakaś pewna reguła, mianowicie od kilku lat, może są jakieś wyjątki,
kiedy słucham płyt, pojawia się w pewnym momencie taki, takie uczucie, kiedy ja czuję, że to jest płyta roku, moja. Kiedy wchodzę i coś tam wewnątrz pociąga mi za te struny, mocno szarpie, serce wali, poce się, po prostu trzęsę. Przesadzam oczywiście, ale ciekawe jest to, że taka płyta się pojawia mniej więcej w kwietniu. To jest dla mnie coś bardzo ciekawego. Jestem ciekawy, jak będzie w przyszłym roku, w 2024. Ale jednocześnie towarzyszy ci strach, bo jeśli to jest kwiecień i już masz płytę roku, no to co będzie później? Tak. Nie, akurat na szczęście już pod wpływem doświadczenia już wiem, że to w razie czego będzie jedna z. Więc ja takiej topki, takiego numeru jednego, numeru jeden absolutnego w sumie nie mam, bo mi ciężko wybrać. Ale tą pierwszą płytą będzie na pewno Vito Bambino. Pracownia. I to jest już płyta, o której wspomniała Ola. Mamy różne okładki. Mamy różne okładki, a, bo tak. Tak, a w ogóle słuchaliście? No bo widzę, że zapieczętowane. To otwieraliście w ogóle, czy nie? A, okay. Ja, nie no. Ja nie, no, zdejmuję tę, ja zdejmuję banderolę tak. I wkładam z powrotem. No pewnie. Natomiast jest to płyta, która mnie najbardziej poruszyła. Mhm. I to jest... aż mnie teraz ściska, jak o niej myślę. Przez ta podróż, przez dzieciństwo Vito, ten Teleniexpress, Maciej Orłoś, który tam się przewija. To jest cała historia, tam jest zespół Cumulus, zespół ojca Vito. Mieliśmy w ogóle bardzo taką mocną, bardzo taką emocjonalną w ogóle rozmowę. Akurat w Tok FM z Vito rozmawialiśmy i było tak, że ja się poryczałem, on się poryczał w ogóle. I opowiadał on o wielu bardzo też takich, bardzo takich osobistych rzeczach, więc to mnie bardzo poruszyła ta płyta. Więc jeśli miałem wybrać taką topkę, która gdzieś tam po prostu najbardziej mnie wstrząsnęła, no to jest to. To jest właśnie Pracownia. Ulubiony utwór z płyty? Od razu zapytam. O kurczę. Wiesz co, ja lubię ten o kłótni, tylko który to był? Poszło Etna. Etna. To była Etna. Dlaczego nie widzisz? Tak, tak. Myślę, że to jest ta, ta płyta. Okej. Okay. Ale to masz swój ulubiony utwór z tej płyty? Przepraszam, że... Nie. Okay. Nie, nie. Ja ją kupuję, ja ją biorę. Ale to nie jest taka płyta, która zostanie ze mną. No spoko, ale po to też jesteśmy, żebyśmy podzielili się różnymi płytami. Ale wiem, że dla Kariny Nicińskiej z RMF Max to na pewno jest jedna z najważniejszych płyt. No to jest moja taka najbardziej taka intensywna topka. Tak? Jakaś taka emocjonalna, gdzie no... nie wiem, no jestem też mocno empatyczny, jak ja słyszę historie ludzi, a też te historie, które Vito opowiadał, kiedy on był w trasie na przykład i koncertował zespołem i on się w trasie dowiedział, że ojciec mu zmarł. I wiecie, i on musiał grać mimo wszystko. Nikt z zespołu nie wiedział poza jedną osobą i dopiero tam po kolejnym koncercie powiedział, co się stało, tak? Bo nie chciał też zespołu jakoś tam też emocjonalnie do tego jakoś w to rozbić też. Więc to było naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i ja z nim miałem w ogóle niesamowitą rozmowę i pojęcie męskości. Ale on wraca do, i do ojca, ale nawiązuje do tych przyszłych pokoleń. Mówi o dziecku, śpiewa. Tak, oczywiście. Tak. Kolejna płyta, którą chciałbym wyróżnić i jest w takiej mojej topce, to jest Dzika. Bowski. To znaczy, to jest, myślę, jak słuchałem jej, to była to, ja miałem takie poczucie wtedy, że to jest najbardziej jakaś płyta od kilku lat. To znaczy płyta o przemianie wewnętrznej Bowskiej. Mnie przemiany w ogóle fascynują. Uwielbiam zawsze rozmawiać z gośćmi o przemianach. A tutaj jest Tornado. I zresztą tutaj jest nawet, bo rozmawiając też z Bowską o zdjęciach, które też są, ona bardzo zawsze przykuwa dużą uwagę do tego, jak ta płyta ma wyglądać. Ona układa, projektuje poligrafię, bo ona też jest graficzką, bardzo uzdolnioną osobą. I to jest bardzo, moim zdaniem, ważna płyta z kilku względów, bo jest to płyta o kryzysie wiary, jest to płyta o kryzysie w związku, jest to płyta o pracy nad sobą, o walce. Jest w tym coś naprawdę niesamowitego. Do tego przecież
jest teledysk też do utworu Ziemia mi się pali, gdzie Bowska jeszcze bardziej się, czy ja wiem, czy ona się obnażyła, no powiedziała o czymś, podzieliła się czymś, co być może dla niej jest czymś bardzo intymnym, no, powiedziała o walce z bezpłodnością. O tym też zresztą z nią rozmawiałem i więc ja naprawdę widzę tutaj naprawdę tornado. To jest najbardziej jakaś płyta, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o właśnie to, o czym ty mnie spytałeś na samym początku, czy ja jestem w stanie się z tym zidentyfikować, no nie do końca, tak? No, ja miałem swoją przemianę kilka lat temu, ale ona była inna. Więc to jest bardziej właśnie z innej strony na tę płytę patrzę. Tak, i o tej płycie też dobrze powiedzieć, że ona długo powstawała, bo pierwszy utwór, który tytułowy Dzika, wyszedł już dwa lata temu. Tak, tak, to tak. To był w ogóle zaskoczenie totalne, bo ja myślałem, Dobowska? Halo? No niesamowite. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś tę płytę, bo ja ona gdzieś mi uciekła w moim rankingu. No dobrze, ale to gdzieś tutaj też widziałem, że się przewija, więc tak, spokojnie. Jest płyta jeszcze jedna. Łona Koniczny, Krupa, Taxi i myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, który album koncepcyjny jest najlepszy, no to myślę, że to jest to. To znaczy, jakim Łona jest tekściarzem, wiemy wszyscy, jest to też ten styl, który ja bardzo lubię, który nie jest owiany tym takim osiedlowym patosem i patologią, ale jest bardziej filozoficzny i taki bardziej inteligentny. I jest to płyta o taksówkarzach. I te teksty na płycie są bardzo gęste. Klimat muzyczny też, który stworzyli Koniecznie Krupa, bo to jest w sumie jazz połączony z rapem, no tak w dużym uproszczeniu oczywiście, jest dla mnie majstersztykiem i wczytując się w teksty, dlatego ja też w ogóle zawsze na to zwracam uwagę, żeby mieć te w ogóle teksty przed sobą, słuchać i czytać, bo to się inaczej odbiera niż słuchając, ja przynajmniej tak mam. No to te teksty są gęste, mi się też przypominają moje historie z taksówkarzami, bo ja przez 10 lat jeździłem codziennie do pracy taksówką, jak musiałem jechać na 6 rano i później jeszcze na 5, więc codziennie z tymi taksówkarzami jeździłem, więc ja tutaj też sporo widzę siebie na tej płycie. I jest to moim zdaniem majstersztyk. Więc super. To są, myślę, takie moje trzy płyty, które chciałbym na pewno wyróżnić jako takie albumy roku, ale płyt, które mnie też bardzo poruszyły, albo które uważam, że są, nie wiem, czy to można też ewentualnie tak delikatnie przyklinać, czy to... Oczywiście, że przecież... Są zajebiste, no po prostu są po prostu zajebiste. To ładne słowo. To ja uwielbiam to słowo. W ogóle lubię przeklinać po polsku, więc tak. Ale nieważne. Więc tych płyt jest więcej. No ale jeśli mam coś wyróżnić, no to muszę dokonać tego drastycznego wyboru. Okej. Okay. No to powiem wam, że... Naprawdę fajnie. Nie zgadzasz się. Nie, w ogóle zgadzam się ze wszystkimi płytami, które wymieniliście. Chociaż jedna z twoich płyt, którą wymieniłaś, jest u mnie w drugiej kategorii. Najbardziej niedoceniony album roku. Albo album, o którym powiem. Ale przepraszam, że wejdę ci też w słowo, bo też myślę, że wcześniej, jak ustalaliśmy też te kategorie, to myślę, że... no nie, tak może kuluary trochę zdradzimy. rozmów przed spotkaniem, że to miał być album, o którym powinno być głośno. Tak. Ja myślę, że ja jestem za takim rozwiązaniem, bo zwłaszcza jesień 2023 roku była moim zdaniem totalnym szaleństwem i wyszła masa płyt. I nie wiem, jak u ciebie, Ola, na przykład jest, ale no ja jedną z rozmów listopadowych umówiłem w kwietniu, więc to jest, wiecie, to już wtedy zwiastowało liczbę płyt, które się ukażą. Spośród których wiele mogło zniknąć, mogło zostać niezauważonymi. Tak, ale wolałbym pozostać jednak przy tej kategorii nie płyta tam niedoceniona, która przepadła, tylko album, o którym powinno być głośno. Ale zanim album, o którym powinno być głośno, to mój album roku. No jasne. Tak, więc ja zacznę od trzeciego miejsca i tutaj pozwolę sobie pożyczyć. To jest ta płyta. Daria. Zawsze Darię lubiłem, ale nie tak i nie na tyle. Chociaż Helsinki w sumie były znakomite. To tutaj cofam się, to co powiedziałem.
ta płyta. Powiedziałem na początku, że szukam szaleństwa. Zmienię ci okładkę, patrz, to będzie z podpisem dla Oli. A jeszcze trzecia by się przyszła. Nie, ja mam tę. Ale mam drugą też, ale mam też drugą taką w domu, więc. Tak, powiedziałem na początku, że szukałem w tym roku muzyki, która najbardziej mnie zaskakuje. Artystów, którzy pokazują coś więcej, odkrywają nową kartę w muzyce. Uważam, że Daria to zrobiła. Wspomniałeś też o koncepcyjności albumu. Uważam, że ten album jest bardzo koncepcyjny. Chociażby nawet te okładki, trzy okładki. Trzy rozdziały. Trzy rozdziały. I naprawdę duże hity są na tej płycie. Ja cieszę się, że takie artystki są grane w komercyjnych stacjach radiowych i pokazują ten taki bardzo dobry pop. Pop, którego w ogóle nie powinno się wstydzić. I Bartek Dziedzic. No, dokładnie. Więc to też jest niesamowita rzecz. Zmiana. Praca, no. Zmiana, dokładnie. Też pokazała, że Daria pójdzie w inną stronę. I ja na przykład to miałam piosenkę. No, bardzo lubię tę piosenkę. Czy piosenka Złamane serce jest OK, która była singlem promującym tę płytę. Ja pierwszą uwielbiam w ogóle. Dziewczyna pop. Tak, dziewczyna pop świetna jest. No. I ten tekst, ta przewrotność. Lubię to w Dali. Lubię, jak go napiszę. Lubię to, że odkryła swoją nową kartę i dlatego uważam, że nie mógłbym o tej płycie nie wspomnieć. Zostawcie coś dla mnie, bo ja wspomnę o tej płycie w innej kategorii. Dobra, to zostawię coś, ale tak, to uważam, że to jest płyta, która jest naprawdę bardzo ważna i to jest moje trzecie miejsce, ex aequo z inną płytą. Z płytą Przestrzeń, która jest dla mnie od A do Z znakomitą płytą i cieszę się, że są takie debiuty. Że takie debiuty się trafiają, które po prostu strzelają w serce. A poza tym, Katia jest znakomitą osobą. Kiedy rozmawialiśmy, ja nigdy tak dobrze się nie bawiłem. I Kamil, wiem, że ty też tak miałeś. Ja się uśmiecham, bo ja właśnie już chciałem też nawiązać do mojej rozmowy, którą miałem w ukrytych pragnieniach. My mieliśmy tam niezły odlot. I padło tam tyle sucharów w ogóle podczas tej rozmowy, ale takich suchych, bo ja się też tam dziwię mojego autorstwa z sucharami, takimi czerstwymi do bólu. I ja też pamiętam, że po tej rozmowie z Katią powiedziałem, że to była jedna z najlepszych zabaw w moim roku, w roku, że po prostu super się bawiłem. Ale ja miałem dokładnie tak samo, nie wiem, Ola, ty rozmawiałaś z Katią? Rozmawiałyśmy, tak, ale dosyć krótko, to była krótka rozmowa. Katia grała na naszej scenie na męskim graniu w Poznaniu, scenie Radia 357. Okej, czyli już wtedy się poznałyście. No ale uważam, że ta płyta jest znakomita pod każdym względem. Utwór Kamfora, który tutaj jest. No, jest znakomicie zbudowany. To jak ona pisze, to jak ona robi wszystko sama, bo to jest tak, tekściarka, producentka, wokalistka. Ona wszystko po prostu nad wszystkim czuwa, nawet grafikę z tego co wiem robiła z koleżanką, bo po prostu no jak to jest przy debiucie, a w ogóle to jest syndrom płyty. Wiecie gdzie ta płyta jest? W samochodzie. Ja bardzo często słucham tej płyty, ja bardzo lubię tą płytę. W utworze Kamfora jest taki fragment, dałeś mi inspirację, żeby pisać wiersz, o tobie, tak. No właśnie, i ten sposób pisania po prostu pokazuje, że ta dziewczyna bardzo daleko zajdzie i no i ja nie mam słów, po prostu uważam, że to jest znakomita płyta i Kati w tym roku jest u mnie bardzo dużo. To skoro to jest twoja płyta roku, to... Nie, to nie jest moja płyta roku, to jest moje wciąż trzecie miejsce, uwaga. To kto znajdzie się w kategorii debiuty? To niesprawiedliwe. No. To niesprawiedliwe. Dobra, to idę szybko to do drugiego to masz? Trzy płyty na trzecie miejsce, nie, trzy na to miejsce, dziewięć płyt sobie ogarną. Jak trzy? No Daria ma po prostu on trzy okładki. On jest gospodarzem. Trzecie miejsce jest Aequo. Dobra, idę szybko. Drugie miejsce, Lord of On Passe, znakomita płyta, ukłon do popkultury. Uwielbiam to, co zrobili. Pokazali w teledysku Francis Hardy, chyba to się tak wymawia, jak pokazali różne postacie z filmu. I to, jaki to jest ukłon w popkulturę, to jak to jest bardzo dobry album dla milenialsów i myślę, że my to czujemy, ale nie tylko. Świetne teksty, przewrotne teksty, super muzyka, dalej ten rockowy styl, ale poszli o krok dalej. Z tego roku połączyli trochę hip-hop, elektronikę, wszystko. Dla mnie to jest tak smaczna płyta i nie ma piosenki na tej płycie, której nie lubię, a utwór Control Z jest znakomity. Jak po prostu z życia wyjęty utwór, nie? No, to jest ukłon w stronę lat tych końca lat 90., tak. Początku 2000 i my też jak rozmawialiśmy, to wszyscy stwierdziliśmy, że jesteśmy bardzo sentymentalni. Jestem ultra sentymentalny, w ogóle refleksyjny, więc ta płyta też trafiła do mnie i swoją drogą my też rozmawialiśmy o fontach. To jest też bardzo ciekawe akurat jak była ta płyta, bo już nie pamiętam a propos czego to wyszło, czy o internecie jakoś zaczęliśmy gadać też o początkach internetu.
jest taki jeden font, którego ja nienawidzę, się nazywa Amatic i on jest wszędzie i się zgodzili, że on jest nie do zniesienia i go, nie wiem, zobaczycie go na wielu produktach, często w reklamach jest wykorzystywany. Zaraz wam pokażę. Dobra. Ale właśnie Lortofon też... Obrzydliwy jest ten font. Zawsze ma ciekawy sposób na promocję swojego albumu i to też jest z nich fajne, że oni są bardzo kreatywni, dwaj bracia, którzy jakby czują tą muzykę i lubię tutaj duży przepływ emocji, bo jest właśnie spokojnie, jest alternatywnie, ale też jest rockowo, jest trochę hip-hopowo. Więc to jest dla mnie taka płyta, która jest bardzo bogata i bardzo smaczna przez tą różnorodność. Ale teraz pokazuję font. Comic Sans XXI wieku. Okay. Ja to nazywam Comic Sans XXI wieku. Nienawidzę tego filmu. No okay. Numer jeden, album roku, bezkonkurencyjny album, nie ma lepszych, jest ten album i długo, długo nic. Ola o nim powiedziała, Kamil o nim powiedziałeś, to jest wspaniały Vito Bambino, który mnie po prostu oczarował i pamiętam jak dziś jak jechałem w góry i ten album wyszedł i jak go po prostu słuchałem. No znakomity, kocham utwór z Dawidem Podsiadło, uwielbiam to, że nagrał utwór z Ewą Bem. I to dla mnie jest po prostu płyta majstersztyk, ta koncepcja, budowanie płyty, Maciej Orłoś, uzupełniający narrację tego. Wielki hit w Sanach tutaj się pojawił, te same błędy co starzy. Znakomite, że na tej płycie pojawiają się dwie wersje tego utworu, jedna śpiewana, druga nie. To jak Vito zabiera nas w ogóle w swój świat i ta płyta wcześniejsza, Poczekalnia, a ta, którą dostaliśmy, Pracownia, to jest w ogóle... No niesamowite, od początku do końca, od teledysków. W ogóle uważam, że ten rok należy do Vito i tu już trochę zrobię przedsmak innej kategorii. No to tak oto byśmy podsumowali ten rok, jeśli chodzi o album roku. Przechodzimy dalej. Uważam, że trzeba też wspomnieć.